Zanim to z powrotem się namnoży tyle ryb, ile było tutaj wcześniej, nie? No ja myślę, że trzeba było grubo zarybić tutaj, no nie, żeby to tak generalnie nie było tej ryby, bo ja akurat wędkuję, jestem No ja tutaj, też właśnie. także no cienizna, no nie, cienizna, można powiedzieć cienizna. No już od dłuższego czasu mało ryb tutaj No było, no. ogólnie inne lata do tyłu to ja spinninguję głównie, bo tam za białą rybą nie Aha. tego, ale no szło złapać i szczupaka i okonia na boczny trok ładnie się łapało, a teraz to graniczy z cudem. No tak, Do tej pory graniczyło, a teraz to... No teraz to już koniec. Tutaj jak mieliśmy zawody ostatnio, to jeden koleś przez cały dzień jednego szczupaka złowił, nie? I to chyba też przez przypadek, bo... Ale no w tej chwili, tak jak pan mówi, cokolwiek teraz wyciągnąć, to już będzie naprawdę... No ja w sumie akurat na zawody nie chodzę teraz, bo tam też... A mam trochę, tak mówię, dzisiaj czasu, mojej pojeżdżę, zobaczę po tych główkach, co tu ja się byłem dzieje. W sobotę, bo miałem zamiar w piątek jechać na most tam na przechodni, no nie? Aha. Znaczy na Niemcy, co jest, no, 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 na no, 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 no. Wodę, no bo co, tam widać elegancko, nie? Ale z reguły w piątki wracają z Niemiec, ich duże korki są i myślę, wpierdzielę się w korek i w sobotę byłem rano, to płynęło jeszcze trochę tego, no nie? Trochę ryb płynęło. No. Ale tam wiem, że gdzieś właśnie w Krajniku założyli jakąś tam tamę i wyławiali tam. No, gdzieś łapią. Ale ja mówię, tutaj byłem na wyższe, no nie? W Kostrzynie. No i po lewej stronie jest taka zatoczka. No jest, jest, tym, jest. Przy tych fortach. Mhm. To od groma sumów i jakichś dużych ryb gdzieś tam uciekło z tego prądu. No, no pewnie no, tam większe teren w tej zatoczce. No nie, pewnie nie jest tak skażone, także tam aż się gotowało. Sumy było widać. I inne duże ryby. Z mostu z tego. No dobra, zobaczymy. Tak liczę na to, że jakoś to, wie pan, się wyprostuje, ale słabo no, to ale widzę. Ale to tam duża, wszystko to za późno, bo ja tam wczoraj trochę słuchałem, tam wczoraj była ta konferencja gdzieś tam w Szczecinie, coś tam, Aha. coś tam. No i to za późno wszystko zaczęli działać. No. Tak. No bo nawet pobierali te próbki, no to trzeba pobrać w danej chwili, a nie dwa tygodnie po tym, no to już to się rozejdzie, nie ma tego stężenia. Nie wiadomo, gdzie to miało miejsce tak naprawdę, no bo co, to już się tak rozpierzchło, że hej, no nie. Także na pewno nie dojdą do tego, skąd to wyciekło. No nic, zobaczymy. Idę, wszystkiego dobrego, do widzenia. Policja i straż pożarna sobie jedzie? O. Coś się stało, czy można podjechać sobie? Nie, bo tak co niedzielę na Odrę jeżdżę i patrzę się, że tu dyskoteka. No dziś taka krótka relacja z Nadodry. Właśnie jestem nad Odrą. Przyjechałem zobaczyć, jak wygląda tutaj sytuacja. Powiem wam, że jest długi weekend akurat. Tak wyszło, że jestem... Akurat dzisiaj jest, mamy długi weekend. I o tej porze naprawdę było tutaj bardzo mnóstwo ludzi. Jakieś kempingi, namioty, bardzo dużo wędkarzy. Na chwilę obecną, tak jak tutaj przeszedłem się już jakiś dobry kawałeczek w jedną i w drugą stronę, po prostu nie ma tutaj nikogo. Nie ma nikogo, jeszcze właśnie natrafiłem na policję i straż pożarną, która właśnie jeszcze wywoziła część martwych ryb. Natomiast przejdę się trochę jeszcze po główkach, zobaczę, jak wygląda ta linia brzegowa, także zostańcie chwilę, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda. Słuchajcie, wy może tego nie słyszycie, ale czasami są tutaj takie momenty, gdzie słyszę, jak jeszcze coś chlupie. Jakieś ryby jeszcze są żywe tutaj, także widzę, że chyba może nie do końca zostało to wszystko wytrute i moim zdaniem jest jeszcze taka nadzieja, że jakoś ten ekosystem zostanie odbudowany. Bo inaczej bardzo kiepsko by to wyglądało. Ale tak jak chodzę wzdłuż brzegu, to
to tak jeszcze powiem wam, że nie napotkałem tu żadnej takiej martwej ryby ani nic takiego, co mogłoby bardzo niepokojąco wyglądać. Oczywiście dramat jest. Ja nie mówię, że jest wszystko w porządku, bo to, co się stało i tyle ryb, co zostało wyłowionych, to się po prostu w głowie nie mieści. To jest po prostu coś nie do opisania. I strasznie niski poziom. Już tego nigdy tutaj nie było widać. Tutaj w tej chwili, co stoję, to już dawno było wszystko zalane. Dobra, dobra, idę teraz na kolejną główkę. Ups. Tutaj pokażę, że nigdy wcześniej nie było tutaj ogrodzeń właśnie dla krów. Tutaj nad Odrą bardzo dużo jest właśnie, jest sporo hodowli bydła, jak widać właśnie tam w oddali. Natomiast z wiadomych przyczyn zostało to wszystko odgrodzone od Odry, także niestety krowy raczej tutaj wody pić z tego nie będą. Teraz właśnie jestem tutaj na główce, do której ja bardzo często przyjeżdżam. O rany, ale wysechło. Ale wysechło. Ale proszę bardzo, kaczki sobie pływają. Zajdę zobaczyć. O, zerwała się kaczka. Jest martwa ryba jedna. Tutaj leży, o, sobie. Natomiast nie jest to nic nowego, bo to przecież wiadomo, że bardzo często gdzieś, jak się tutaj na ryby przyjeżdżało, jakaś martwa pływała, leżała, czy w każdym razie bardzo tutaj taki niepokojący jest ogólnie stan wody, wysokość stanu wody, dlatego że zobaczcie, tutaj woda opadła o dobry prawie metr z tego tutaj, co byłem ostatnio. Widać tutaj, gdzie woda była wcześniej, ale nie wiem, no słuchajcie, może ja się mylę, możecie mnie poprawić, piszcie w komentarzach, no bo to jest też w sumie materiał, który dobrze byłoby, żeby to też wszyscy oglądali. Ja tutaj jestem już od kilku dni i gdzieś jeszcze tam słyszę, jak ryby podskakują. Więc to znaczy, że jeszcze jakieś życie coś tutaj na pewno zostało, więc tak do końca ta Odra nie została zatruta na maksa. Aczkolwiek ja podkreślam, to, co się stało, to jest naprawdę bardzo duży dramat. Natomiast ja jestem tutaj i widzę, że jeszcze jakieś żaby pływają, więc no jest nadzieja, że nie będzie może aż tak źle. Ale tutaj strasznie woda opadła. Przecież my tutaj, jak żeśmy na tych główkach siedzieli, to tutaj naprawdę nigdy nie było widać tej wyspy. Było wszystko zalane. Tak jak patrzę, Odra to jest naprawdę dzisiaj bardzo wyjątkowo spokojna.
to tak wygląda, jakby wszystkie te martwe ryby zostały już dawno stąd zabrane. I praktycznie chodzę od dłuższego czasu wzdłuż Odry, wzdłuż linii brzegowej i naprawdę jedynie co zobaczyłem, to tylko tą jedną właśnie martwą rybę. Ale podjadę jeszcze w jedno miejsce, na takie przejście, które mieści się właśnie w Gozdowicach. Zobaczymy, jak tam to wygląda. Ok, no i teraz jestem tutaj właśnie w Gozdowicach na przejściu. Zobaczę, co tam się dzieje. Widzę kilka wozów strażackich. I zaraz zobaczę, jak tutaj ta woda wygląda. Tu jest taki prom, gdzie za, nie wiem, też chyba 2 czy 3 euro, już nie pamiętam, można przepłynąć sobie na drugą stronę, właśnie tam w stronę niemiecką, a potem wrócić albo przez Kostrzyn, albo przez Krajnik. Zaraz zobaczę, co tam robią. A, już widzę jakieś worki. Czyli sprzątają. O, trafiliśmy, jak ryby wywożą. Także ryby są ciągle, widzę, wywożone. Natomiast tutaj z relacji, co mi jeden pan powiedział, najwięcej właśnie tych ryb jest wyławianych w Krajniku. Właśnie jestem tutaj już w Krajniku. Tutaj jest ten namiot. Straż pożarna, ale tam nie będę się pchał, bo prawdopodobnie tam wejść nie wolno. Także spróbuję wejść może nie tyle co wejść, ale wejdę przez mostek tutaj i zobaczymy, może uda się coś więcej zobaczyć. No i widzę, że są ryby zbierane, ale tu już jest, widzę, że zdecydowanie mniej niż było ich wcześniej. Momencik, tylko się przypnę. Spróbuję zrobić zbliżenie. Widzicie? Tak wygląda właśnie zapora na Odrze w miejscowości Krajnik. Zrobię zdjęcie z innej perspektywy. O, tutaj będzie lepiej widać. O, widzicie? No, oczywiście straż pożarna. Namiot. No i właśnie ta zapora, która zbiera właśnie te martwe ryby wszystkie. Dzień dobry. Można na chwilkę parę słówek do... A tu też z telewizji przyjeżdżają? A pan też z telewizji? No może nie, ale z kanału YouTube'owego. No to tam zdjęcia można zrobić, a tak nie będzie. Ale nas nie będzie. Nie, też. Nie, wiecie co, słuchajcie, chciałem się tylko tak podpytać, bo widzę, że już tego nie jest tutaj, a ludzie gdzieś tam z górnych partii mówią, że już widać gdzieś tam ryby na sonarach, a tutaj jak stoicie, to gdzieś coś skacze jeszcze, czy to już... No, na sonaru, to co widać na brzegu, to pływa
Jeden sobaczek pływał, ale żywo. Żywo. No. Tam jakąś drobnicę nie da, pokazuje. Ale to takie pistoleciki, tak? Sama drobnica, nie? No i taki sandaczek wczoraj tam pływał dwa razy koło brzegu. Możliwe. W sumie, bo ja nieraz tak już od paru dni tak chodzę tak wzdłuż Odry, to nieraz tak skaczą, nie? No. Tak jak kiedyś, nie? No, tam życie jest. Zdecydowanie mniej niż było wcześniej, ale... To za kanał, gdzie chętnie obejrzymy. A zaraz wam wizytówkę przyniosę. Nie, was nie filmuję, nie, was nie filmuję, nie. Dzisiaj sumy wypływają. Ale co, już nieżywe, nie? No żywych byśmy nie ruszali. Można podejść tam zobaczyć? Tak. Dobra. No i proszę bardzo, korzystając z uprzejmości straży pożarnej, podejdę tutaj bliżej. Czekajcie. Kurczaki, ale wielkie te ryby są, ja pierniczę. Ale powiem wam, że smród jest... No jest smród. Dobra, słuchajcie, długo tutaj nie wystoję, także ja spadam. Bo naprawdę... Fetor jest niemiłosierny. Stosunkowo młody kanał się rozwija, głównie tematyka rolnictwa, ale... No, tak właśnie. Takie były niestety targi w Rzeszowie i tak zostało. Płynie właśnie do nas z parka, z koparką i z kontenerem będą za chwilę wybierać. A tutaj? No to może jeszcze chwilkę zaczekam. Dalek. Jak jest czas, to też ją. No najniższa krajowa idzie w górę, to my też musimy iść w górę, nie? A no to przy okazji poczekam, zobaczymy. Mówię, no teraz jest malutko. Było mnóstwo. No to widziałem po zdjęciach, że tego było naprawdę... Kurde, szkoda, bo to naprawdę... Myślę, że w nocy miałem właśnie nagrane, jak ładowali. O ja, cię kręcę. Masakra. Sypał tego dużo na to mówię. No za 40 ton chyba, co? W zachodniopomorskim. Stąd wyjechało ponad 40 skrynika samego. Ja pierwsze. Bo jest wszystko odważane u nas, jak wywożą, bo ładują na kontenery do utylizacji. Okay. Ponad 40 ton z samego skrynika dolnego. No rzeczywiście, o, jest. Jedna jeszcze płynie, ale... Tutaj najwięcej zostało w ogóle. Kontener za kontenerem, bo na początku ręcznie, nie? Ale raz, że nie da się przy tym oddychać. No nie, no tam chwilę tylko stałem, to już... No, łodzią pływaliśmy, na łódź zbieraliśmy, to też to nie przeszło. Udało się zrobić nasyp, bo nie było tutaj dojazdu wcale. Koparka nie sięgała do brzegu, to przyjechały koparki, usypały, utwardziły gruzem. I teraz podjeżdża z kontenerem. Ale to teraz dopiero można było zobaczyć, jakie to są ryby wielkie, nie? No kurczę, widzę właśnie tam przecież taki potwór leży. A wczoraj byłem w Gozdowicach i wzdłuż, w Gozdowicach i potem jeszcze Chlewice, Porzecze, tam gdzie generalnie praktycznie o tej porze, tak jak wczoraj był długi weekend, nie? To mnóstwo ludzi, zawsze te kempingi, namioty, ogniska, nie? Nikogo, kompletnie nikogo. Zawsze mamy na weekend No. Oni już w czwartek się rozkładali, żeby miejsca sobie zajmować tam właśnie jak bielinek i tak dalej, a teraz no nie będą przyjeżdżać.
No już teraz to na pewno nie. No z drugiej strony, tam nie ma wody, uwielbiali śmieci na podstawie. Ale mają swoją wartę, nie? To była rzeka, która była teraz jedna z najlepszych. Okay. Ale ten odcinek obrotowy w ogóle u nas jest taki jak wyjątkowy. Już nie. Dwa lata temu jeszcze bym powiedziała, że naprawdę było co łapać, a w tym i w poprzednim roku, no to lipa są rybą była. Standard nie chciał brać, ani w tym, ani w tym. Oporny był. A to zależy od roku, nie? Bo dwa lata temu to powiem panu, że był młody, a w tym, w poprzednim roku nie złapałam ani jednego, a w tym roku złapałam tak dużo, a jednego takiego. To się zakończyło, sezon. A pan z jakiego tego kanału? Dał pan wstupkę? Tak. No, proszę. Jak zrobi pan dobrą reklamę tutaj nas, to my też pomagamy, nie? Nie, żaden problem. Wy z której straży jesteście? Skrajnika. Skrajnika. A pan skąd przyjechał? A z bliska, z Dębna. Jednostka Straży Pożarnej Skrajnika. Także proszę Państwa, korzystam z uprzejmości Straży Pożarnej Skrajnika Dolnego, którzy pozwolili mi właśnie tutaj przyjść i sfilmować całą akcję. Za chwilę będą ryby koparką ładowane do kontenera. Także wielkie dzięki dla Straży Pożarnej właśnie Skrajnika. Serdeczne pozdrowienia. I w imieniu oglądających i widzów też wielkie dzięki. Także jeszcze chwilkę i zaraz koparka będzie ładowała ryby. Także spróbuję to też Państwu sfilmować. Ale powiem Wam, że wielki szacun dla nich, bo smród jaki tutaj jest, jest niemiłosierny. No, pan koparkowy już jest w koparce. Teraz będzie podnosił pojemnik, żeby przenieść go tutaj na... O, tutaj, w to miejsce. O, tu. Po to, żeby potem łatwiej było go wyciągnąć.
No i tak właśnie wygląda czyszczenie tamy. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, wielkie podziękowania dla Straży Pożarnej Skrajnika. No, wygląda to dramatycznie. Z kolei oni mówili, że oczywiście ja ten film kręcę już kilka dni później. Natomiast chłopaki tutaj mówili, że gdybym rzeczywiście był o wiele, wiele wcześniej, to po prostu tutaj sceny były naprawdę jak z horroru, więc naprawdę można sobie to wyobrazić, bo powiem wam, sam zapach tutaj tych śniętych ryb jest naprawdę nie do wytrzymania, więc już oddalam się z tego miejsca, ale naprawdę jeszcze czuć, także tak jak już powiedziałem, wielki szacun dla Straży Pożarnej, którzy właśnie ogarniają cały ten bałagan. Także moi drodzy, zapraszam do obejrzenia, zapraszam również do dołączenia do grupy facebookowej. Tutaj podaję link na dole. Grupa bardzo szybko się rozrasta, rośnie, także oczywiście dzięki Państwu. Dobra, tyle z relacji z Nadodry. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.